My byliśmy pierwszym zakładem na Śląsku, Andaluzja. Komisja to wtedy niby jawna, bo myśmy złożyli oficjalnie wniosek do sądu o rejestrację. I my byliśmy pierwszym zakładem, który ponownie w nowych czasach jak gdyby wystąpił o rejestrację. Przeszliśmy ten cały szlak do sądu administracyjnego w Warszawie i oczywiście odrzucono, ale byliśmy pierwszym. I wtedy komitet założycielski to było prawie 30 osób, czyli proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy 30 działaczy, którzy są zdolni na różne wyrzeczenia, na działalność, gdzie dalej się jednak ryzykowało, ale to już był naprawdę dobrze wykształcony aparat związkowy wtedy, nie? I myśmy byli pierwszym zakładem, drugim była Huta Katowice, no i później dalsze zakłady, ale tutaj właśnie chcę pokazać tą rolę Andaluzji, piekar w tamtych czasach, bo ja uważam, że w latach 86-88 to piekary i Andaluzja to były najważniejszym ośrodkiem opozycyjnym, takim jawnie działającym na Śląsku. Byłem delegatem, bo wtedy to był 88 rok, i wtedy te komisje zakładowe, które jakby się zarejestrowały, mimo że one nie zostały zarejestrowane przez władze komunistyczne, ale te struktury zakładowe już wybierały swoich przedstawicieli, delegatów na zjazd regionalny. No i oczywiście taki półjawny, półniejawny zjazd odbył się w Wiśle Polance, gdzie delegaci z tych komisji zakładowych zarejestrowanych, niezarejestrowanych przyjechały, żeby wybrać władze regionalne. No i wtedy pamiętam, poznałem Mariana Krzaklewskiego, bo wyskoczył taki w sweterku kolorowym młody doktor inżynier wśród całej masy górników, którzy właściwie intelektem, załóżmy, nie grzeszyli. To był taki ciekawy ewenement i wtedy pamiętam tą rywalizację pomiędzy Alojzem Pietrzykiem i Marianem Krzaklewskim, bo oni startowali na funkcję przewodniczącego Solidarności regionu Śląsko-Dąbrowskiego i wtedy Marian Krzaklewski przegrał, ale został delegatem na zjazd krajowy, różne inne funkcje objął, był w RKW, ja też wtedy zostałem wybrany do Regionalnej Komisji Wykonawczej jako przedstawiciel kopalni Andaluzja, nie? Ale wtedy ten zjazd był jeszcze przez władze, przez Służbę Bezpieczeństwa, jak to się mówi, kontrolowany. Ale to już była taka działalność, można powiedzieć, półlegalna, nie? Czy już bardziej legalna niż te działania przed tym okresem, nie? No a później zostałem wybrany wiceprzewodniczącym zarządu regionu. Już w nowych czasach, kiedy siedziba jeszcze była w Jastrzębiu-Zdroju, jeździliśmy tam. To pierwszy zarząd regionu, to wiadomo, ci działacze, cała masa tych działaczy. Najwięcej delegatów na tych zjazdach było z tych kopalni jastrzębskich, dlatego tam przewaga we władzach regionu była po stronie Jastrzębia. Dlatego Marian Krzaklewski przegrał, bo po stronie Pietrzyka było więcej delegatów z tych kopalń jastrzębskich, nie? Marian de facto wywodził się tutaj z Politechniki, on był adiunktem na Politechnice w Katowicach, bo to był oddział w Katowicach wtedy, Politechniki Śląskiej.